Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Wormsu WMD. Tym razem wybraliśmy mapę zamkniętą, gramy dalej z Grzechem. Znowu pokombinowaliśmy w ustawieniach, zobaczymy co z tego wyjdzie. No właśnie, zobaczymy. Imperatorze, zaczynasz dlatego, że znowu zostaliśmy przy trybie tworzenia broni, ale bardzo mocno ograniczyliśmy ilość z dostępnych surowców i wywaliliśmy święty granat w podstawowym ekwipunku, jaki sobie rundę temu dodaliśmy. Już widzę turnotę losowania tej na tej mapie. Ja mam trzech robaków w piramidzie, nie? Przecież to jest chore. Nie mogłbym jednego... No nic, zobaczymy. Imperatorze, ja bym skoczył na twoim miejscu. Dawajże! Mapa jest dość ciekawa, bo nie będzie nalotów. Podoba mi się! Nie! Jezus! Co ja porobiłem? Przyjarał się. Ja myślałem, że to jest takie lotne, jak chciałem do tego twojego na piramidzie wstrzelić, a to... O Boże, o Boże! To miotacz ognia jest, panie. Co to? Co to było? What the? Flaming hell! Czemu ci to wybuchło? Pojęcia nie mam, stary, przecież to ledwo co poprószyłem ogniem. No to super, super zacząłem, naprawdę. Jest dobrze. To mówisz, że ty masz głównie ich w piramidzie, tak? To było coś, powiem ci. A salgo! No początek jest niesprzyjający i to naprawdę bardzo niesprzyjający. O, dobrze, Wojtecha zaatakuj. Dobrze, kombinujesz, podoba mi się. O, nie mogę przeskoczyć przez to. A, mogę. Już mi się nie podoba. Bardzo szybko przestało mi się podobać to, co robisz. To jest wręcz zatrważające. Czasu mi zabraknie. O, boś, wiem, co ty chcesz zrobić. Już widzę, widzę. Tego nie przewidziałem, ale myślałem, że zepchnę Pawłusa przy okazji. Czasu mi zabrakło. No dobra. Co prawda, no zniszczyłeś mi miejscówę, ale nie zabiłeś mi robaka, więc powiedzmy, że jest dobrze. Ha, co by tu? Co zrobi bomba general? Zostaw tę linę, co ty robisz? Cuidado. Nie wiem, co ty kombinujesz? Ups. Grzechu, o co chodziło? Pojęcia nie mam, co się stało. Stworzyłem sobie działko ustawiane, zrzuciłem je na ciebie, ale zniknęło i nie ma tego działka. Nie mam zielonego pojęcia, co jest grane. Ogólnie jestem wkurzony. Stworzyłem sobie działko i mi zniknęło. Bo to działko stworzone to będzie dopiero w następnej turze, rozumiesz? Ale ja wcześniej je stworzyłem i teraz już było do postawienia. A to nie wiem, o co chodzi. Nie rozumiem tego, nie ogarniam kompletnie. Nie wiem, Grzechu, o co chodzi? Zostaw ten dynamit? Zdzielaj coś! O, teraz włączyłeś coś do budowy. To już, tak? Zrobiłeś sobie pewnie dynamit. Zrobiłeś jakiś śmierdzący. Co tu on kombinuje? Bum! Bum! Jak tam wejść do tego wnętrza piramidy, no?
los. A jak tak przylamiłem na samym początku, to to już jest wygrane. Bo zobacz, jeżeli chodzi o lewą flankę, zrzucisz mi tamtego robaka. Ja już straciłem dwóch na dobrą sprawę. W związku z czym już masz piorunującą przewagę. Jeszcze jednego mi zrzucisz, ty nie znasz litości po prostu. Bezbożniku. Nie wiem, czy to mi wyjdzie. No, walnij mnie tym takim kamikadze, takim ninją. Powinien wlecieć. Nie wydaje mi się. Mnie też się nie wydawało, ale cię podpuszczałem. Ach, ty chamie ty. Ja cię dostanę. Zabili jesę. Pripasy powiadasz, tak? I to działko jest dobre? To takie, które tutaj stoi? Nie wiem, nie pamiętam. Nigdy nie korzystałem z niego, więc nie wiem. Miotacz ognia ci wyszedł, więc może działko też ci wyjdzie. Nie, to jest snajperka. Dobra. Myślałem, że działko, ale nie. Perdedor! Kie? To jest bardzo brzydkie, co robisz. Lewika! Miałem nadzieję, że cię zrzucę. No, zła nadzieja. Zła nadzieja. Listo. No i tutaj spierdudupcyłem. Ale nadal nie rozumiem, co się tutaj podziało. Czemu tak? Pojęcia nie mam. Bo stworzyłem sobie, tam po środku masz takie działko, jak działko do rzucania. No, no. I to już było stworzone. I wybrałem to działko, żeby je rzucić. Kliknąłem spację i straciłem kolejkę. Myślałem, że cię wyrzucę kosztem tego, że sam sobie strzelę. To też nie wyszło. No dobra, dobra. To ma jeszcze potencjał. Powiedzmy, że ma to jeszcze jakiś potencjał. Tutaj powiadasz, tak? Co ja tu mogę zrobić? To nie jest dobry region. Ja poszedł. Andate konucho. Martwi mnie jedna rzecz, ale do tego dojdziemy. Nie wiem, jakie jest mocne typnięcie paluchem. Myślisz, że cię zwróci tutaj? Tak. No ty mnie możesz podpuszczać, ja nie wiem. Dziś ja jestem koleżeński, mówię prawdę. Fantastico. No ale no, z tego to ja nigdy nie korzystałem, a ty doskonale sobie zdawałeś sprawę, jak działa ten taki ninja, no bo już no, tyle razy z tego korzystaliśmy, że... Miałem nadzieję, że trochę inaczej się odbijesz. Jestem ciekaw, jak to kurczę w środku wygląda, bo ja w ogóle nie widzę, co ty teraz robisz, jaka to jest obszerna lokacja w ogóle w tej piramidzie. Co tam się wyrabia się? Tędy wylazł. Ciekawe. No, sporo skrzynek tu pozbierasz. Ostrożnie. Entendido. Привет, солдат. Осторожнее. Осторожно. Dziwne. Myślałem, że wyżej polecisz. Myślałem, żeby już chciał zbierać resztę skrzynek. Nie, bałem się, że się nie wyrobię. Byłem chciałem, bardziej mi zależało, żeby cię załatwić i zdupcyłem to. Teraz wiem, jak bardzo zdupcyłem, bo już miałbym koncepcję, jakbym to załatwić. No, jeszcze masz jego. Super. Karwa wasza mać. Zdzielaj coś. No, no. Za dużo jest tego sprzętu, to muszę zmienić. Ja już widzę, co ja zrobiłem. Dobra, jestem idiotą. Rozłożyłeś sobie działko? Czy co ty zrobiłeś? Grześ? Tak, zamiast je wykorzystać, to je po prostu rozłożyłem. Jestem idiotą.
Można i tak. Ale to tak skrajnym idiotą jestem, że aż sam się boję. I weź mi teraz wyjaśnij, jakim cudem mnie zaraziło, ale ciebie nie. Podczas gdy dynamit był bezpośrednio przy tobie. Magia. Ja tej gry nie, pani Maju! To jest dla mnie czarna magia. Nic tu nie rozumiem. Niech rozumiem, niech rozumiem! Ale rzeczywiście, ja nie wiedziałem, że tu jeszcze można rozkładać sprzęty, wiesz? To jest dla mnie kompletna nowość. Nie wiedziałem. Ale to jak je można rozkładać, to też daje więcej możliwości, bo możesz sobie rozłożyć jakiś badziewny i złożyć jakiś lepszy. To jest ciekawe. No dobrze, ludziska, nie krytykujcie mnie, ja się dopiero uczę. Z tego trybu jeszcze nie korzystałem, więc... Hola. Domyślam się, co zrobisz. Venga, vamos. W każdym razie wiem, co ja bym zrobił. No właśnie, tu mnie nie zaskoczyłeś specjalnie. Skuszna. No to jest przesrane, że kurde, siebie zaraziłem, ciebie nie. Jesteś mistrzem broni chemicznej. Brygiet. To jest ciekawe. A ja o ty, cwaniaku, ty. Jak z tego skorzystać? Jak normalnie najpierw jak już... A ty już wybrałeś spacją, tak? Czy jeszcze nie? Wybrałeś spacją. Jeżeli wybrałeś już to, tabem możesz przełączać obaki. Naciśnij tab. Możesz przełączyć? Możesz. Widzisz jaki? No wybrałem i no nic i rusz, się nie dzieje. Rusz się teraz tym, co, którego wybrałeś. Ruszaj się. Tam jesteś, widzisz? W prawym rogu. Dobra. Biegaj. Straciłem masę czasu. No, super. Jeszcze swojemu przypierdzielił. Ta potyczka jest po prostu epicka. Oj, psich. Ja chciałem... A, dobra, nieważne. Ja się zamknę w sobie po prostu, już nic nie będę mówił, bo... To jest dzikie. Hasta luego. Dalej nie mogę przeboleć tego, jakim cudem zaraziłem swojego, a ciebie nie, skoro dynamit był zaraz przy tobie. Ale w ogóle, jakie ja rzeczy robię? Jeszcze sobie działko rozłożyłem. Daj mi spokój. To jest tragedia, ta potyczka to jest tragedia. Fuck, aktywowałem minę. A nie, to jest... No właśnie nie aktywowałem. Nie, bo to jest przeciwczołgowa, uff. Ty pożyjesz. Aha, czyli to nie działa przeciwczołgowa. Ale jaja. Dobrze wiedzieć. No i ten zarazieńczuk. Gruźlik. A to dobrze, bo ja się bałem, że ta mina bardzo mocno mnie ogranicza w tej piramidzie. Co on kombinuje? Ja się sam nie wiem. Zdzielaj coś. Ławi! Dało się go lepiej wykorzystać, ale spanikowałem też, właśnie czasu już za bardzo nie miałem. Kuchino! Vamos! Ale dobra. Ja już tutaj i tak gram bardziej dla dla fanu, bo to co porobiłem to jest jakiś koszmar, w związku z czym nie wiem co bym teraz musiał zrobić, żeby to jeszcze wygrać. Co ty tam kombinujesz? Strasznie mi naćkurzyłeś tym działkiem tutaj, nie wiem co jak to teraz się tego pozbyć dziadostwa. Jeżeli wlosuje mi magistra... Nie, to jest... Mister.
mistera prosiacznika, no to będzie dobrze, bo wtedy się będę mógł tego działka pozbyć, ale tak to ja nie mam pomysłu. Cuidado. Zostaw ty go, schorowany jest gruźnik, widzisz przecież. O, hejtujcie Berlieta w komentarzach. Asterożne. Chore robaki zaczepia. Czemu Berlieta? Boże, jakie mam przyzwyczajenia. Oj tam, czepiasz się szlówek. Nie tak to miało być. Domyślam się, że nie o to ci chodziło. No, to już mnie któryś raz, ty już masz taki automat, że grasz z Berlietem, że to głowa mała. A, nie fajnie, że tym. Co tu zrobić, kurczę, nie mam pomysłu. Jak się tego działka dziadowskiego pozbyć? Mogę się przekopać do piramidy. Zaczyna się kopanie. Tak, tylko weź to pod uwagę, że to nie jest kopanie spowodowane bunkrowaniem się, tylko kopanie spowodowane chęcią walki. Po prostu mężnie chcę ci stawić czoła. O Boziu. Ja wiem, co ja bym w tym momencie zrobił, ale to stary, masz tak gigantyczną przewagę teraz. A nie o tym myślałem, ale... No, pozbieranie tych wszystkich skrzynek też da ci ogromną przewagę. Ale to monstrualną. Ale dobrze wiedzieć, że mina przeciwczołgowa detonuje ją tylko czołg, bo... Bo jeszcze byłbym skłonny to kiedyś zrobić samemu, a to nie warto. Właśnie, to chciałem powiedzieć, że tego bym ruszył, tylko ruszył, to wystarczy go ruszyć i już go to działko rozwali. Zleć! A, dupa. Chamy po prostu, z kisieluchy jedne wredne. Co mnieś robił? Brutalne rzeczy. Brutalny świat. Jeszcze mu tam skrzynkę zrespiło, no wiecie. Przestań mnie tak gnoić, gro. Mówię ci. Co tu z tą zrobić? Tu jest skrzynka, kurde. No musiałbym się ciebie stąd pozbyć. Jak to zrobić? Nie mam koncepcji. Zostaw ten kij. Skinie. Nie! wiedziałem, że Pixel. Jeszcze nie poszedłeś po paczkę, która to była. Po tą lepszą nie mogłem, bo jest za Ilianą. A przecież to jest tylko... A to nie wiem, czy to przeszkadza ta... Nie, ta liana jest twardą teksturą. Tak? A to mnie zdziwiło teraz. Ta. Gdyby nie była, to bym poszedł. Ale nie, no kurde, no błagam was, naprawdę. Nic mi nie wychodzi, nic mi nie wychodzi w tej turze. Znaczy, co jak Willegana w turze, w całej potyczce? Takie maśloki puszczam, po prostu ludziska. Adios. Wstyd, Grzechosławi, wstyd przynoszę. Ostrożne. Holy Grenade, naprawdę? Że ci nie wstyd. Ja bym się wstydził na twoim miejscu. A ty, ja widzę, że ty się w ogóle nie wstydzisz, mój drogi, w ogóle. Jesteś nie, jeszcze w ogóle nie to zrobiłem, co chciałem, zdurniałem, zgubiałem. Się muszę pozbyć tej zasranej wieżyczki, bo mi szlak z nią trafi. A, tutaj. A, Boże, no wiem, co ja bym chciał zrobić, ale nie wiem, czy się uda. Nie. A nie wzlecę, no bo wieżyczka przecież. Ale dobra, czekaj, to się może udać. Właśnie Martin, jedna rzecz. Nie wiem, jaki zasięg ma to działko, mam nadzieję, że nie aż taki wielki, jak się obawiam. Pojęcia nie mam, tego nie testowaliśmy. Przyleciał, kreatura. Sio, poszedł. To jest bardzo niekomfortowe miejsce, bo obawiam się, że ta beczka może zdetonować całą minę.
I ja tam prawdopodobnie teraz stoję na składzie amunicyjnym. Jeżeli ty tam to zaatakujesz, to będzie dupa. Ty, faktycznie. A widzisz, nie da się przejść. A, mówię. Cwane. Cwane, cwane. Specjalnie się do tego przytuliłem, żebyś mnie nie mógł zrzucić. I może mnie nie zrzucisz, ale no, jak mi tam coś mocnego podłożysz, to różnie może być. Poskarż na skakance, mówię ci im. Ale mapa ciekawa, mapa mi się podoba. Fajna jest. Hasta luego. Hola, señor. Puerto Rico. Co? Co to jest? O, to ośmie... Aha. O, szlak. Nie, 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 nie. Tylko nie to. Tylko nie to, stary. Jesteś bezwzględny, naprawdę jesteś po prostu bezwzględny. Ale jednak miny nie zdetonowały. Nie, nie, mina nie działa tak, żeby to ale jeszcze... Ale tak mi go zabijesz. No, zabiłeś go. Ja cię dostanę. Paka, paka. Szkoda. On mi dawał jakąkolwiek przewagę na polu walki, teraz to już jest... typowo... Pan Janusz! Stary, tam skrzynek w środku. Łomatko i córko. Eldorado! Hej! Andate, konocho! Na razie, dupa. Niepłocha. Nie, no wy sobie jaja robicie. Zebrałem trzy owce. Trzy skrzynki i trzy owce. Ale ja też tutaj miałem tak, jak zbierałem, że trzy owce zebrałem w tej bitwie. Czaisz? Trzy owce. Ta gra jest bez sensu, bo ona spamuje jednymi rzeczami i to się nie zdarza po raz pierwszy. To tak samo jak z tymi prezentami, tak samo jak z tymi osłami. No, idiotyczne mechanizmy, nie rozumiem tego. Owce można zdetonować w wybranym przeze mnie momencie, nie? Tak, spacją. Trzy, dwa, jeden... Nie, nie, dobrze, dobrze. Dobrze. Uuu, to było grube, to było grube, ci powiem. Właśnie liczyłem na to, że dziabnę obydwu. I jeszcze wieżyczkę zniszczyłem. Dobrze, dobrze. To było grube, to ci wyszło. Tak, bałem się, że ten banan poleci w moją stronę, bo już się tak nieprzyjemnie zaczął odbijać. Ale jednak nie. Owce. No i widzisz, nie rozumiem, czemu tak to wymyślili w tej grze, że ona spamuje bez przerwy tymi samymi przedmiotami. To jest idiotyczne. No przodownika możesz się teraz na lajcie pozbyć. Co ty kombinujesz w ogóle? Jaki krajzol! Dyskoteka normalnie. Co ty robisz? Teraz ja cię naprawdę nie rozumiem. Aha! Dobra. Zapomniałem o tym, że tam skrzynka jest. No dobra. Vamos, vamos, por favor. No ciekaw jestem, czy trafisz. Ha, widzisz, dobrze, dobrze. O, no. No, powiedz. Mi się podobuje. Idiot. Czasu mi zabrakło, ale było warto. Tak, widziałem, wiem. Wydrygają się. A, tym teraz, tak? O nie. Co tutaj jest? Ile mam hapsów, bo nie widziałem na tym warpsie? A nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Szlak, niedobrze. To była praktyczno-strategiczna informacja. Co ja tu mogę zrobić? Nawet sam nie wiem. A, już wiem. Dobra, mam pomysł. Good idea. Zdjęłeś coś. No już się bałem, że tam zlecę. Mam nadzieję, że mojego Warsa mi to nie sięgnie. Naprawdę mam szczerą nadzieję. Zaraz się przekonamy. Lady. Sięgnie. Zobaczymy. No nie sięgnę. Sięgnęło też mojego. A ja cię pierniczę, naprawdę. Ale i tak było warto. Pomniesz mnie. A czemu eksplozja twojego nagrobka nie odebrała ci chyba? Odebrała chyba, nie wiem. No z mojej perspektywy to wyglądało tak, jakby nie odebrała, ale nie wiem. To może nie odebrała, nie wiem. To dziwne. Bo wiesz, to wszystko eksplodowało, miałeś 104 hapsa, potem wybuchł ci nagrobek pod nogami i dalej masz 104. To dziwne.
grubym i nićmi szytem. O, jakie niekomfortowe położenie. Dwa w jednym miejscu. Coś ty tam znowu stworzył. Ale to naprawdę, nieodpowiedzialnie się tutaj ustawiłem, niezwykle. Znowu działko. Stworzyłeś teraz, czy zebrałeś? Dostałem w tej paczce, co tu stało. Ale farciarz, ja nie mogę, jaki farciarz. Niebywałe. A staw mnie w pokoju, o kurde. Prinioł? Och, przodownik. Helikopter, to jest ciekawe. Dobra, co tu teraz z tobą zrobić, mój drogi? Jak myślisz? Nie wiem. Kłamiesz, na pewno wiesz. Tylko nie chcesz powiedzieć. I ja poszedł. Zostaw halaka. Ja tutaj nic skomplikowanego nie mam na myśli. Dynamite? Kurde, no. Jeszcze ale i mojego przybiegu. Ale mi załatwisz. Tak, ale liczyłem na to, że troszeczkę to lepiej wyjdzie, wiesz? Głupę. Odebrałem sobie tyle HP-ków, że niestety już kolejnej tury tym zarażonym Worfsem nie rozegram, bo umrze. A diabuj! Ale ty go teraz możesz dobić. No to wystarczy strzał z shoot guna, na dobrą sprawę. Oj, dobre rzeczy, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. To też podniosłeś, czy? Tak. Salgo! Adios! Ostrożnie! O Boże! Nie gadaj, że jeszcze banana podniosłeś. Fartowny bydlem po prostu, od co? Bydle nie człowiek. Bydle nie człowiek, dokładnie, jakbyś to widział. Liczne. O, nie. Przodownika w ogóle nie ruszam, bo ty zarażając go doprowadziłeś go praktycznie do tego, że jest napiernięcie, nie? Wiem. Runda po rundzie, on tak traci, znaczy, po trochu, wiesz, po ja trochu. Nie zamierzałem go zarażać. Ej! To nie tak miało działać. Jak to nie tak? Myślałem, że właśnie tak. O Boże! Muszę się wytłumaczyć w tym momencie. Wiesz czemu ja to zrobiłem? Czemu? Bo ta gra mi nie działa w odpowiedni sposób i mam ten zasrany czerwony kwadrat na środku ekranu, którego wy nie widzicie na nagraniu, ale już Deadowi kilka razy o tym mówiłem, że jak uruchamiam tą grę, to mam jakiś czerwony kwadrat na środku ekranu. I co, zasłonił ci działko? Zasłonił mi działko, ja to nie widziałem, jak tam wracałem, no. Genialne! To jest po prostu chore. Genialne! Ale w ogóle muszę przyznać, że jeżeli chodzi o te Wormsy, nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. U Deda chodzą poprawnie, natomiast u mnie są różne czyki, bryki, damki. Różne dziwne rzeczy się zdarzają, bo tak. Po pierwsze, na środku ekranu wyświetla mi się czerwony kwadrat, który co ciekawe się nigdy nie nagrywa. To raz. Druga kwestia, gra mi się crashuje. Trzecia kwestia, jest taka, że ucina mi część menu, jak wchodzę do menu. Ty mówiłeś, że u ciebie też tak nie było, w związku z czym, ciekawe. Jeszcze coś takiego ważnego się robiło. A właśnie, kursor mi znika. Jak jestem w menu, to mi kursor po prostu znika, w związku z czym nie zawsze wiem, co powinienem kliknąć w danym momencie. To jest takie dzikie trochę. A staw mnie w pokoju. Tak więc, no. Znaczy dobra, no teraz ja już raczej moją agonię przeciągam, aczkolwiek jeszcze postaram się powalczyć. Walcz, tak jak ja walczyłem w pierwszej rundzie do końca. To dziś nagrywaliśmy. Ale powiem ci, że to tworzenie broni to jest skórna. Ja sobie rozbrajam jedne bronie, z których biorę materiały, żeby tworzyć drugie, nie? To jest dobre.
Co rundę coś albo Dobra. rozkładam, albo ten i jest zabawa, nie? Och, grzechu i owca, co? Odwali tym razem. Jakie ósemki. Tylko, że ona ma ograniczony czas lotu, zacznie ci później odliczać, więc nie kombinuj. Chodziło mi o to, żeby zwrócić halaka do przodownika, to zawsze troszeczkę go zabije, znaczy nie zabije go, ale troszeczkę go uszkodzi eksplozją. Znaczy przodownik nie... Nie wiem, czy widziałeś, mało sam się tą owcą nie trafiłem, bo od razu ją zawróciłem. Aha, no to... Ty jesteś jednak fartowna bestia, tak ci powiem. Zawsze odpowiednie rzeczy losujesz w odpowiednim momencie. Odpowiednimi wormsami w odpowiednim momencie cię ciepie. Fartowna bestia. Zumbak, nie człowiek. Musiałem dobić przodownika, bo chory był. No, było to humanitarne, muszę przyznać. To się chwali. To się chwali jak najbardziej. Zobaczymy, co tu podniosę. Ciekawe. Ciekawe rzeczy. Tylko jakby cię tutaj... nie wiem, czy to cię zrzuci. Chciałem kombinować właśnie tak, żeby cię zrzucić, ale nie wiem, czy dam radę. Zobaczymy! We will see! 3, 2, 1, pierdut! No, nie! Ja pierdzielę, stary. Nic mi nie wychodzi, no. Nic! Żeby chociaż jedna rzecz mi wyszła w moim życiu. O, ja biedny, nieszczęśliwy. I teraz tego mi jeszcze zrzucisz. Paluszek, no właśnie. Jeszcze tak na samym koniuszku, no stary, na cypelku, na ostatnich pikselkach, no. Tutaj powiadasz, tak? Dobra. Oj, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, jestem głupek. Zostaw to latanie, ja cię kręcę. Tamta bitwa, latał. To jest moja tajna broń Grzegoslawim. Lata i lata. Leć jeszcze po tą niżej, przecież tam masz. Nie podpuszczaj, nie będę ryzykował. Nie! Nic mi nie wychodzi, no stary! A nic mi nie wychodzi. Imponujesz mi. No nawet sam sobie zaimponowałem. Ja nie wiem, ja jestem chyba upośledzony. To chyba dziedziczne musi być. Lepiej, żebym się nie rozpłazał, bo... Stary. Żebym się czasem nie rozmnażał. Nie, ale to... Nie przewidziałem, że tam jest dziura. Czyli straciłem helikopter na dobrą sprawę, bo już do niego nie dam rady doskoczyć, nimi nie mam, w związku z czym już sobie nie polatam. Zbierzesz jeszcze to na dole? Kuźle! Na to odwróciłeś? Miałem nadzieję na co innego. Że wpadnę do wody. No. No dobra. Jak tam wlazłeś jeszcze? Jak się dziadostwo zakampiło? Babok wredny. O, leci. To pomoże. Kto się kampi?
i co dalej? Zdjęłeś to-niebudź! Transporso! Nie rób tego. Poczekaj! Ja budu strzelać, ruki wierch! Lewica! No stary na styk, widziałeś to? Z nim pokończymy. Właśnie o to mi chodziło. Ale to tak na styk wyminęło ten sypelek, stary. Właśnie wiedziałem, że jak strzelę zbyt mocno, to to potem spadnie tam na ziemię i nic to z tego nie będzie. Ale ja pierniczę. Ty masz jeszcze jednego w piramidzie. Oj, oj, oj. I to twojego ulubieńca. Szkoda, kurczę, bo z tymi dwoma to jeszcze mógłbym jakoś kombinować, ale jak masz trzech, to już jest pozamiatane. No szkodam. A ty to jeszcze się tam rozkłada? A, holy grenade, już widzę. To od początku ma... Nie, musiałeś zebrać. Tak, zebrałem. No, jeżeli dobrze to wrzucisz, to spokojnie mnie tym załatwisz, bo to jest strasznie potężna broń, tylko musisz trafić. Hola! Venga, vamos! I domyślam się, że sobie jeszcze natworzyłeś kolejne holy grenade, skoro miałeś jednego. Epicko, stary! A, szkoda, myślałem, że sam się trafisz, ale i tak dobrze wyszło. Dziękować! O Boże, to było fajne. Nie było. No, na taki dystans to ciężko było trafić, to rzeczywiście. I tym, tak, dobra. Dobra, co ja mogę zrobić? Do helikoptera nie wejdę. Co ja mogę zrobić? Wiem, co mogę zrobić i to właśnie zrobię. No, co zrobisz? Poparcie buduje. Perdedor! Nie! Stworzyłem coś ciekawego. Jestem ciekaw, jak to będzie działało. By się nie utopił tylko. Ogoń! Bo to jest bomba kasetowa. A, tak. Ciekaw jestem, 53, słaba. Myślałem, że to troszeczkę będzie bardziej obszarowe, wiesz? Ale nie, słabo. No muszę przyznać, rozgrywka była miodna i fajnie się bawiłem, aczkolwiek no takie głupie głupości robiłem podczas tego gameplayu, że naprawdę żal. Żal.pl. Mijasz tu to! Tam powiadasz, tak? Skuszna. No i dupa, nawet jak cię stamtąd zrzucę, to spadniesz na moją półkę. W związku z czym cię nie załatwię. Ale to może dobrze, że spadniesz na moją półkę, bo wtedy będą tutaj obydwa robaki i jeżeli trafisz mnie, to trafisz też swojego. To będzie dobre. Jori. Tak więc postaram się ciebie tutaj zrzucić, mój drogi. Jak mi nie wyjdzie, to już jest koniec. Lewica! To podzielalim! Larga ty! No nie pykło. Aha, dobra. Bo to tak troszeczkę inaczej poleciało niż celowałem i nie zwróciłem uwagi na to, że wiatr jest w inną stronę. A wiatr był bardzo mocny. Tak, wiatr był bardzo mocny, a zdaje się na wyrzutnie właśnie rakiet to chyba ma wpływ. Ma. Bo na granaty wiatr chyba nie ma wpływu, ale na wyrzutnie rakiet... Na granaty też ma. Aha. Pamiętam, że na coś nie ma, ale nie pamiętam na co. Bo też kiedyś się zdziwiłem, że był mocny wiatr, czy ty się zdziwiłeś, nie pamiętam. Był mocny wiatr, ale to nic nie dało. I tak, wiem, że masz Holy Grenade, albo jakieś inne OP, shity, więc dawaj, masz mość, wstydu oszczędź. No nie wierzę, nie wejdę tu.
Kończ waszmość. Mówię tobie. I tak tego nie wygram, bo mam mało hapsów, więc kończ. Normalnie nie rozumiem tego. Czekaj. Kurna, nie wrobiłem się. No właśnie, widzę. Cześć, wrogu, my tu nagrywamy. Dzień dobry. Ale się wrypałem. Dobra, to uciekam. Pozdro. Pozdro. User left your channel. Привет. No panu Januszu, dawaj. Co daje owca z grilla? Jak owca? O, ciekawe. Sorry. Jak owca z grilla? No, można coś takiego zrobić. Tak, proszę. Nie, no ten będzie spamował tym badziewiem. Agoń! Nie wiem, czy trafię, bo spamować to jest... A, właśnie, widzisz. A to była ta ulepszona kasetowa. Ale nie, nie opłaca się rakiet ulepszać, bo ta kasetowa w ogóle nie jest lepsza od normalnej. Nawet to obszarowo nie działa, bo przecież kasetowo to automatycznie no to się kojarzy z tym, że to powinno obszarowo działać, a tutaj tak nie jest. Więc no nie wiem, o co twórcom gry chodziło, ale coś tak troszkę nie wyszło. Co tam masz za opeshity, pokaż. Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz, rzucaj, jajaj. Diabol. Leś pokampił tych wormsów? Ani jednego nie widzę. Aha, dobra. No toś mnie mentalnie zniszczył w tym momencie. No tego przewidzieć nie mogłem. Domyślam się, że Holy Granite. A no jak, no banany. Jak żeby mogło być inaczej? Tylko 231. Ciekawe, czemu zginął. Szkoda, że nie ma w tej grze czegoś takiego jak harakiri, żebym wszedł w twoje wormsy i zrobił jakiś super, hiper, duper wybuch. To by było zajebiste. No to było fajne. Dobra, zrobię to, co jest... Co to jest? ...czego robić nie powinienem. To jest ta grillowana owca? Tak. Ciekawy A jestem. To jest ciekawe, bo to puszcza ogniste bąki, stary. Jak ogniste? Jeszcze to jest owca murzynka. No przecież to jest... W domu... I zbliżenia antoka. A po co ty... A to tak działa. Słabe to. Znaczy, może nie jest to słabe, aczkolwiek no... Powinieneś rzucać w stronę przeciwników. Byłem odwrócony w twoją stronę, więc powiedz mi, czemu poleciała w drugą. Ty jesteś mistrzem owiec. Nie wiem. Kuchino! No jak dla mnie to jest takie automatyczne, jeżeli jestem obrócony w prawo, no to leci w prawo, tak? A ona poleciała do mojego tyłu. Nie ogarniam. Co to było? Super banan. What the flaming hell? Me recuerdas? No dobra. Dobrać to była potyczka soczysta, chciałoby się rzec. Ale to tworzenie broni jest naprawdę... Niezłe. Redefiniuje grę, trzeba przyznać. Tak. Bardzo mocno wpływa na tę grę. Zdecydowanie. Dobra, to co? Ja się witałem, ty się żegnaj. No to co, ludziska? Ja i łapki w górę, łapki w górę. Tak jest. Żegnamy się z wami. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście jak zwykle lamy, ale hej, ktoś lamić musi, prawda? Samo się nie zrobi. Tak więc, tak. No i co? Widzimy się w kolejnych materiałach z tejże właśnie gry. Cześć! Siemanko.